Miłość na sprzedaż. Odcinek 115. Jeśli zerwą ten kontrakt, to koniec. Nasza firma nie utrzyma się sama. Musimy coś wymyślić. Dzięki tej umowie banki dają nam spokój. To na pewno sprawka bankarta Eulalia. Z gazet mogliby dowiedzieć się o tobie dopiero jutro. Dodatkowa sprawa na jego sumieniu. Nasz kochany Eulalio jest jak ból głowy. Zajmę się nim i projektem. Przekonam ich, żeby zmienili zdanie. Rozwiążemy ten problem. Co robisz? Pomóż mi. Zwołaj u nas na jutro zebranie. Lekarz ci na to nie pozwoli. Guzik, mnie to obchodzi. Muszę ratować własną skórę. Przynieś mi ubranie. Mój chłopczyk jest chory. Czego chcesz? Przywitać się. Dowiedziałam się i przyszłam w odwiedziny. Nawet żartu nie wybaczysz. Martwię się o ciebie, jak babcia o wnuka. W porządku. Dziękuję za wizytę, a teraz wyłóż się. Coś ci przyniosłam. I mam nadzieję, że ci się przyda. Powiedz mamie, żeby to kupiła. Stara wiedźma. Wiedźma. Na wózku będziesz wyglądał szykownie. Chętnie wyprowadzę cię na spacer. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Doskonale, do jutra. Klienci poinformowali mnie właśnie, że zerwali kontrakt z Solaterem. Teraz naprawdę go wykończyliśmy. Nie mogę w to uwierzyć. Będzie się bronił jak zwierz w klatce, ale wątpię, czy się wybroni. Nie jesteś zadowolona, mamo? Skoro sprawy stanęły na krawędzi noża, Sabater na pewno jest doprowadzony do ostateczności. A osoba w takim stanie jest gotowa na najgorsze. Miejcie się na baczności. Mam nadzieję, że Lucia przestanie nabierać się na twoje tanie chwyty i przestanie się nad tobą litować, bo na nic nie zasługujesz. Spadaj. Mama będzie przy mnie i zrobi, co jej każe. To dobrze. Bo co stałoby się z tobą bez pieniędzy? Teraz będziesz na łasce innych. Jak się wykąpiesz? Jak ubierzesz? Choćbyś miał wszystkie zapasy złota na świecie, nie będziesz szczęśliwy. Wyzdrowieje. Ten stan jest przejściowy. Marzenia nic nie kosztują. To tobie grozi śmierć głodowa. Raczej nie. Mam coś w pończoszce. To dlatego tak żebrałaś? Na kolanach błagałaś dziadka i mamę? Ale dobrze, że odprawili cię z kwitkiem. Cóż, próbowałam wszystkiego. Kiedyś byłeś draniem, ale teraz nie można czuć do ciebie nawet urazy. Bo budzisz tylko litość.
Naprawdę zwariowałeś. Lekarz ci na to nie pozwolił. Porozmawiam z nim. Możemy kontynuować leczenie w domu. Potrzebujesz intensywnej opieki lekarskiej. Służba się do tego nie nadaje, a Fanny tym bardziej. Dzwoniła do ciebie? Nie. Ale wiem, że kupuje dom matki Fernanda w Milagros. Naprawdę? Może uda mi się przekonać ją, żeby wróciła. Zwariowałeś. Chcesz, żeby wróciła? Okropność. Jest mi potrzebna, nie rozumiesz? Idziemy. Wielka szkoda, że dwóch zdrowych i silnych mężczyzn z tak wyrazistą osobowością umarło tak brutalną śmiercią. Zasłużyli na to. Para degeneratów. Niech się smażą w piekle. Przynajmniej sobie odpoczną. Jutro będziemy wolni. Wolni. Będą nam potrzebne pieniądze, żeby się ukryć. Nie stanowi to żadnego problemu. Będą nas szukać nawet pod ziemią, zwłaszcza ciebie. Nie jesteś tu zbyt kochany. Niech szukają. Możesz być pewien, że znajdą mnie i nie będzie to dla nich przyjemne. Jeszcze nie masz tego dość? Ostrzegałem, żebyś nie szedł przeciwko mnie. Gratuluję ci, wygrałeś. Zadowolony? Owszem, ale umieram ze śmiechu, jak przypominam sobie twoją minę. Naprawdę jesteś chory, ale na głowę. Przegrałeś, Gamoniu. Przegrałeś. Pozostaje mi tylko życzyć ci miłej podróży. Możesz wypić za mnie dobre wino i zjeść dobrej szynki w Hiszpanii. Nie rozumiem, czemu chce pani zamieszkać w tym miasteczku. Pragnę przenieść się jak najdalej, gdzie nikt mnie nie zna. Oddałam dom niemal za darmo. Gdyby mi się nie śpieszyło, wzięłabym za niego podwójną cenę. Mam pytanie, co zamierza pani zrobić z meblami? Sprzedać. Interesują panią? Nie mam niczego, a zatem potargujemy. Obiecuję, że oddam je tanio. Jeśli je pani odkupi, może się wprowadzić choćby dziś. Jak nam odpowiedzą? Są doprowadzeni do ostateczności. Monika na pewno odegra jedną ze swych scen. Chcę jak najszybciej jechać do szpitala. To szczyt, co Elvira zrobiła Adrianowi. On na jej miejscu zrobiłby to samo. Nie mów tak o Adrianie. Nie chcę się z tobą kłócić. Elvira zachowała się w stylu Leirów, a Adrian jest z Leirów. Jest również z Martinezu. Dlaczego osądzacie go jak dorosłego, skoro to tylko zdezorientowany dzieciak? Ja będę mówił. Ty nie masz dość opanowania. Czas ich przycisnąć. Dość już tej poprawności politycznej. To co mam zrobić? Zabić ich w trakcie zebrania? Ty chętnie byś to zrobiła, ale nie tak rozwiązuje się problemy. Eulalio jeszcze nam za to zapłaci. I Lucia. Nie zapominaj o niej. Oczywiście. I Lucia.
Będę w swoim biurze. Wezwij mnie. Dobrze, tato. Wygrałaś go na loterii, Mirejo. To prawda. Uwielbiam go. Wczoraj byliśmy po raz pierwszy razem. Było cudownie. Wspaniale. Chyba skończy się to ślubem. Nie wierzę. Zresztą za wcześnie jeszcze o tym mówić. Co u ciebie? W porządku. Lorena wyjeżdża sama do Paryża, by uczyć się francuskiego. Tak będzie najlepiej. Może w innym środowisku, z innymi ludźmi, zapomni o przeszłości i zatęskni za mną. Na pewno. Słowa Nati zraniły mnie. Mieszkamy razem od tygodnia i już myśli, że jestem jak Fernando. Powiedziała to bezmyślnie, kochanie. Oczywiście, że nie jesteś nim. Nie chcę stracić jej jak Betty i Andrei. Nie straciłeś ich. One tylko domagają się wolności. Wolność to nie to samo, co rozwiązłość. Nie chcę, żeby skończyły jak Eleonora. Nie jest taka straszna, jak mówisz. Nie wszyscy myślą tak, jak ty. Zgoda, zdradziła cię, ale przyznała się do błędu. Pamiętaj, że pokój to szacunek do innych. Wszystko gotowe. Natychmiast zauważą, że nas nie ma. Spokojnie, mój drogi. Jest tak, że do jutra nikt nie otworzy ust. Po drugiej stronie dowiedzą się i zabezpieczą. Nie zbliżymy się do nich. Noc jest długa. Trzeba ją umiejętnie wykorzystać. Właśnie, najważniejsze to umiejętnie wykorzystać noc. A ty co? Podsłuchujesz? Do tyłu. Jestem bardziej podniecony meczem niż Diego. Silvano zadbał o jego promocję. Nie masz mi za złe, że jestem jego nowym asystentem? Nie. Któż może być w tym lepszy niż jego własny brat? Ty jesteś bardziej jego bratem niż ja. Nie martw się, nie będę zazdrosny. Jesteśmy przecież przyjaciółmi. Jeśli za godzinę nie wyjdziemy, proszę po nas przyjść. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Idziemy. Nie mów. Dałam z siebie wszystko, ale nie było mi dobrze. Wciąż miałam przed oczami to, co ze mną robił Fernando. Wyobrażam sobie, jak czuł się Roberto. Jest szczęśliwy i przekonany, że mnie również było cudownie. Musiałam mu przytaknąć. Niedobrze, Marto. Co miałam zrobić? Idź do psychologa, bo to w każdej chwili grozi wybuchem. Może po jakimś czasie się przyzwyczaję. Nie bądź uparta, musisz iść do lekarza. Zrób to dla siebie, dla Roberta. W końcu się domyśli i będzie gorzej. Gratuluję. Odebrałaś mi dzieci. Sam je sobie odebrałeś.
Zostaniesz pewnie matką roku. Nie przyszłam tu rozmawiać o sprawach osobistych i wciąż dreptać w tym samym miejscu. Mam tego szczerze dość. To ja mam ciebie dość. Przyszłam do Lucy w sprawie mojego lokalu. Prace stanęły i zdaje się, że tobie to zawdzięczam. Nie będę stała bezczynnie.